Więc tak jak tłumaczyłam panu na komisji, tak teraz również panu tłumaczę. Kontrola finansowa w ramach kontroli zarządczej prowadzonej przez burmistrza. Nie zatrudniamy pracownika, tylko zlecamy tą usługę na zewnątrz. W tamtym roku taka kontrola kosztowała nas 10 tysięcy złotych. Roznoszenie nakazów w granicach około 5 tysięcy złotych. Osoba, która zatrudniona jest i świadczy usługi BHP, kwota 4320 zł. Dozór kotła centralnego ogrzewania, kwota 1200 zł. Kasa zapomogowo-pożyczkowa 1800 zł. Audyt, który wynika z ustawy, kwota 10 tysięcy złotych. Oraz opracowanie symboli gminy oraz heraldyka, kwota 10 tysięcy złotych. Jeśli się panu nie zgodzi kwota ogółem, to podawałam je w kwotach takich przybliżonych, bez złotówek i bez groszy. Natomiast jeśli chodzi o drugie, było 926.01, tak? Paragraf, jeśli mógłby pan powtórzyć? Paragraf 43. 43.00. No myślę, że on jest rozpisany bardzo szczegółowo. Nie wiem, która no, część. Ja mam jedno pytanie po prostu. Jakie badania, jakie pan wykonał? Znaczy wie pan co, no badania muszą być robione każdego roku, kominiackie, elektryczne, wszystkie takie, które pozwalają do prowadzenia budynku użyteczności publicznej. Ale to może kształt odpowiedzialnego. Jeśli chodzi o tą pierwszą część pytania, pytał pan o prawników. Otóż w Urzędzie Gminy mamy zatrudnionych dwóch prawników na stanowiskach prawniczych, natomiast pracuje jeszcze dwie osoby, które mają kwalifikacje radców prawnych. Te osoby zajmują się innymi sprawami niż doradztwo prawne. Natomiast gmina korzystała z dwóch usług prawnych w zakresie sprawy, która była prowadzona z Łączbudem, sprawy długiej i skomplikowanej, natomiast druga sprawa dotyczyła Urzędu Ochrony Konkurencji w Krakowie.